A oto kolejny odcinek Belzebuba, czyli moda do Diablo 1. W poprzednim odcinku nauczyliśmy się nowego czaru. Ja przypominam, tutaj jest Dark Pact, czyli możemy odnawiać sobie manę, poświęcając trochę naszego zdrowia. Takie coś ma opóźnienie. Opóźnienie 58 sekund, czyli raz na 58 sekund możemy sobie zawrzeć taki pakt z siłami ciemności. Poświęcić trochę swojego życia i wtedy mamy odnowioną manę. W tej chwili mamy to na poziomie drugim. Jeszcze w poprzednim odcinku nauczyliśmy się przydatnego zaklęcia portalu miejskiego. Bardzo fajna sprawa, nie musimy tych zwojów ze sobą nosić z portalami. Będziemy to mogli rzucać po prostu, no bo mamy wyuczone na pamięć, poświęcając manę. No i dzisiaj wchodzimy do katakumb króla Lorika. Od tego zaczniemy. Ja tutaj mam uszykowaną już laskę na króla Lorika z wyładowaniami Holy Bolta. No ale ten Lorik raczej na nas od razu nie wyleci, więc na spokojnie możemy sobie tutaj wejść. Zobaczymy, co się tutaj na starcie dzieje. Nasz szkielet jest tutaj. Bardzo dobrze. Burning Dead, czyli no to będą jakieś takie szkielety, pewnie które mają odporność na ogień, przynajmniej częściową. O, tutaj dużo łuczników. Musimy zachować spokój ciała i umysłu. No, nekromanta to zwłaszcza spokój umysłu musi zachować. Tak, będziemy zestrzeliwać tutaj ich. No, dużo tych łuczników, dużo, ale nasz szkielet bierze te obrażenia na siebie i się od razu leczy, on jest bardzo odporny. Też zauważyliście, że właśnie bardzo odporny ten szkielet. On się tutaj ostro trzyma. W poprzednim odcinku go sobie stworzyliśmy i on cały czas ze mną chodzi. On jeszcze ani razu nie poległ. To jest taki pancerny szkielet chyba. Zaraz, jak to ten szkielet? Ile on ma obrony życia? No ma niby tylko 30 punktów życia, ale ładny pancerz ma. 26 pancerza to nie jest tak źle. Na przykład ja mam pancerza, no mam 28. Zbliżony pancerz mamy. No i sobie w efekcie świetnie ten szkielet radzi. Tutaj są kraty, nie możemy przejść. Musimy szukać innej drogi, albo jakiegoś przełącznika. Tutaj sobie wejdę. No, ogniste szkielety, czyli jak najbardziej ulegają zaklęciom ze szkoły zimna. O, może użyję Dark Pactu. A, ładnie sobie manę odnowiłem, zauważcie. Z 2/3 kuli odnowiło. O, tu jest dźwignia. Uwaga, przesuwam. Przesunięta, może nam kraty otworzyło. Tak, nie ma już tutaj krat. Ale jeszcze możemy iść tutaj, zauważcie. Bo tam już pewnie Leoric będzie, przynajmniej tak było w oficjalnym Diablo 1. Tam już gdzieś był Leoric. Musimy sobie w ogóle na tego Leorica uszykować tego Holy Bolta, skrót pod Holy Bolta. Żebym ja to mógł potem przełączyć. No też się tak zastanawiam, czy... Ojejku, tu jakiś szkielet zaczął klepać, nawet ostro. Dark Pactu jeszcze nie mogę użyć, może się uleczę. O, mamy też zaklęcie leczące uszykowane tutaj pod F8, mogę to włączać. Tu jest jeszcze dźwignia, ale co ona by miała otwierać, nie pamiętam. A, tu coś otworzyła, dobra. Czy ja już mogę użyć Dark Pactu? Mogę. Cyk, o, za wiele many mi teraz nie odnowiło, ale nie musimy miksturki zużywać mimo wszystko. Trochę mogę postrzelać. A, tu jest skrzynka, otwieramy. Magiczny topór, magiczny łuk i dużo kasy nawet. Dobra, zużyjmy małą miksturkę z maną. Jeszcze jedną małą. Jest okej. Okay. Skoro ten Leoric ma być tutaj, wiecie co, ja może sobie ustawię jednak więcej mikstur leczących. Zwłaszcza, że zaklęcie na Leorica będziemy używać z laski, z wyładowań lasek. Także śmiało możemy sobie więcej tego życia przypisać. Żeby nie było, że on podejdzie i mnie sklepie na hita na przykład. Znaczy no na hita jakby miał je sklepać, to żadne miksturki wtedy nie pomogą. No ale ogólnie jakby mnie zaczął klepać, to życie by zaczęło szybko schodzić, musimy te miksturki pod ręką mieć. Ustawię sobie tak tymczasowo pod F3, zamiast zombiaka może. Albo wiecie co, jeszcze inaczej. Tylko tak się zastanawiam, czy ten Frost Shard nie będzie czasami lepszy od tego Holy Bolta. My w ogóle nie mamy teraz Holy Bolta wyuczonego, czyli to będzie pierwszy poziom Holy Bolta. Tylko Leoric też może mieć odporność na zimno. Wiecie co? Może zrobimy tak. Pod lewy przycisk... Nie, inaczej. Nie, no dobra. Ustawmy pod F3 chwilowo zamiast zombiaka, z którego i tak na razie nie korzystam. Ustawmy te wyładowania Holy Bolta.
O, jakby co, będę mógł to w każdej chwili włączyć. Na początku oddam w niego kilka strzałów jednak z tego Frost Sharda. Jakby nie patrzeć, już mamy 5. poziom tego, bardzo dużo. Może to będzie lepsze od Holy Bolta, tylko że tutaj będziemy manę zużywać. Jednak przy Holy Bolcie bym nie zużywał many, no to też osobna sprawa. Chociaż ten Holy Bolt też w oficjalnym Diablo 1 trochę wolno leciał, ale Leoric może być dosyć mobilny. No zobaczymy. Na razie tutaj widzę szkieleta, spróbuję go zgarnąć na odległość. Dostał, zginął. Od razu idą inne szkielety. Tamten Leoric może w każdej chwili na nas ruszyć, musimy uważać. O, tam jest szkielet, może się uda go zestrzelić. Nie. Na zasadzie snajperstwa, tak? Ja... ale przeżył. Hordor to jest jakiś. Archer. Musi mieć częściową odporność na zimno. Tam jest jeszcze jakiś. Da radę go zestrzelić. Musimy zająć... Widzicie, jak się nie ma zwiększonego zasięgu widoku tego promienia światła, to trzeba tak macać czasami. No, ale wychodzi to. Wychodzi. Co tylko mogę wystrzelać, to wystrzelam. Tam na pewno jakiś stał. Cloak to jest zwykły. Uwaga. Leci, leci, leci pocisk. Ajdź. Chyba spudłowałem. Coś tu jest nie tak. Jest król Leoric tam. Widzicie go? Uwaga. Zaspamujemy troszeczkę błyskawicami, bo tu jednak dużo tych wrogów jest. Leoric, czy on... Schodzi mu to życie od zimna. Nie wiem, czy jakoś bardzo szybko... No idź, przywołam szkieleta. Muszę poświęcić troszeczkę życia na to. Walczymy, ale on bardzo szybko wskrzesza. O, i zauważyliście? Robi wybuchy zwłok. Robi wybuchy zwłok. Za jakiś czas takie kosteczki jakby eksplodują. O, idź, bardzo szybko się leczy. On jest cały czas wyleczony, ej. To jednak tego Holy Bolta trzeba będzie ustawić. Wiecie co? Ja na razie się wycofam, bo to groźnie wygląda. No tam trochę w niego tym zimnem postrzelałem. Życie mu schodziło, ale momentalnie się wyleczył skubany. Jeja, to nie będzie takie proste. Jego życia tu nie ma. Czyli jednak sobie ustawimy Holy Bolta, wiecie? Może to będzie działało lepiej. Uleczę się. Dark Pact. W sumie to najpierw powinienem zrobić Dark Pact, później uleczenie. Przywołajmy szkieleta. Dobra, może się uleczę jeszcze raz. Bo te Dark Pacty przywoływania szkieleta to wszystko mnie kosztuje życie przecież. Punkty zdrowia. Ustawmy jednak pod lewym może Holy Bolta. Pod prawym miejmy Charged Bolta, bo on tam, widzieliście, przywołuje stosunkowo szybko sobie sługusów. Przywołuje szkielety. Przywołuje szkielety, używa wybuchu zwłok, więc lepiej nie kręcić się w pobliżu zwłok, żebyśmy nie padli od tego wybuchu. Mamy szkielet. Albo jeszcze inaczej. Ustawię sobie cały czas to przywołanie szkieleta. Niech on bierze na siebie Leoric'a, my będziemy w niego spamować Holy Boltem. Spróbujmy w ten sposób. Jest Leoric. O kurde, już tak? O, trafił mnie. Odepchnięcie ma. No, z Holy Bolta stanowczo lepiej to wygląda. Postawimy jeszcze jednego szkieleta. Przywołał sobie sługusa. Jeszcze jednego szkieleta. Tak co jakiś czas go będę stawiał, bo mu pewnie szybko życie schodzi. A, Holy Boltem. Stanowczo. Leoric'a, bijcie Holy Boltem. Jeszcze jak macie szkieleta do pomocy, to idzie to super. Holy Bolt, widzicie? Taki pocisk specyficzny, taką fajną poświatę ma. To jest święty pocisk. Korona króla Leoric'a została. To jest unikat. W tej chwili niezidentyfikowany, ale to na pewno będzie korona króla Leoric'a. 8 pancerza ma bazowo. I teraz tak. No ale nam poszło, co? Super. Skoro już nie walczymy z bossem, to sobie z powrotem naładujemy tutaj manę. Ale fajnie. Laska z wyładowaniami Holy Bolta na Leoric'a idealna. O, sobie zrobimy coś takiego. Porządki. Plecaku. Dobra, może coś takiego. Teraz tak. Długa laska z wyładowaniami Charged Bolta. No, wątpię, żeby była lepsza od naszej. Szabla poleciała. Zaraz zrobimy na nią miejsce. Szabla i zostawił nam jeszcze sporo kasy. Prawie 500 kasy taki Leoric zostawił. Okej. Okay. Fajnie poszło. Wracamy pod lewym przyciskiem myszy do lodowego odłamka. On jest fajny. A pod prawym do Charged Bolta. Szkielet ma full życia. Idziemy. Ale wybuch zwłok normalnie Leoric miał. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Kilka razy właśnie zniszczył te zwłoki. Takie kostki leciały jakby.
A widzicie, tutaj takie różne odłamki są. To są właśnie po wybuchu zwłok. To może słabo być widoczne. Takie porozwalane te szkielety są tym wybuchem zwłok. No dobra, idziemy dalej. Lornik załatwiony. Kłeścik powinien być... A jeszcze nie. Będziemy pewnie musieli zagadać z karczmarzem, który nam ten quest zlecał. Albo coś tu jeszcze musimy porobić. No zobaczymy. Na pewno się tu przejdziemy. Tu jest ukrzyżowany szkielet, zauważcie. A tutaj sarkofag. Ukrzyżowany szkielet. Niszczę to. Pyk. Jak się zniszczyło wszystkie te ukrzyżowane szkielety w oficjalnym Diablo, to się jakieś przejście otwierało. Przejście do skrzyń z magicznymi przedmiotami. Więc fajnie te wszystkie krzyże zniszczyć. Zobaczymy, czy tu jest podobnie. O, na razie nigdzie tutaj nie możemy do żadnego ukrytego przejścia się dostać. Ła, spokojnie. No, tutaj zniszczymy. Nasz szkielet dzielnie walczy. Uwaga, Dark Pact. Cyk, mana odnowiona. O, tu jest kasa, trzeba brać. Tam są jakieś drzwi, ale zamknięte. Pewnie możemy otworzyć. A na razie nie będziemy otwierać. Musimy jeszcze tutaj wszystko sobie obadać. Zniszczyć te krzyże. To był chyba ostatni krzyż. Powinno się coś tam na górze otworzyć. Tak było w... O, widzicie, jest. Otwarte. A tutaj będziemy strzelać naszymi lodowymi odłamkami na te... A te szkielety takie ogniste, fajnie to działa dosyć. Może tutaj ten szkielet mnie teraz blokuje. Mogę Dark Pact już? Jeszcze nie mogę. No to użyjmy miksturki. Może się wyleczę. Jesteśmy to... O, dobra, zginął. Mana nam się zwróciła, tę, którą użyliśmy przed chwilą. I tu gdzieś będą takie... W ogóle dużo wrogów jest, trzeba uważać na nich. Puścimy im trochę błyskawic. A. Jak nie zginą na hita od tego lodowego odłamka, to widać, że robią się tacy niebiescy, no nie? Oni są wtedy spowolnieni. Tu jest skrzynka. Mniejsza. Żółty topór. Fajnie by było wziąć. Może będzie drogi. Miejsca nie ma na to wszystko, panie. O, panie. Dobra, otwieramy portal, musimy to posprzedawać, bo tutaj będzie więcej tych przedmiotów. Musimy sobie stanowczo zrobić miejsce w plecaku. Otwieram portal. Wyuczony taki portal, no teraz takie mamy, nie? Takie portale, taki kozak jestem. Zidentyfikujemy koronę króla Leorika. W oficjalnym Diablo ona miała wykradanie życia. Tutaj też pewnie będzie miała wykradanie życia. Zaraz zajdziemy do karczmarza. Zakończymy sprawę z Leorikiem. Ciekawe, czy jakąś nagrodę nam da. W oficjalnym Diablo nie dawał nagrody. Nagród było dużo w samych katakumbach Leorika. Tam masa tych magicznych przedmiotów będzie. Ale może jakaś dodatkowa jeszcze, kto wie. Kto wie, co to się stanie. Uwaga, w każdym razie sprzedaż. Szabla, 4 do magii. Sprzedajemy. Tutaj 2 do magii. Aha, tutaj nie można tego sprzedać. Musimy iść do Adli, żeby sprzedać za cenę taką, ile ta laska kosztuje. Albo Ghidowi tutaj sprzedać taniej. Ghid to ostro zarabia na tym wszystkim, jak się mu sprzedaje. To wszystko możemy sprzedać. Korona króla Leorika. Tak jest. Kasa pancerza 8 i wykradanie życia. Ale to wykradanie życia to tylko działa, jak używamy ataków fizycznych. My używamy magicznych, czyli nam nic tu nie będzie wykradać. No ale pancerz ma lepszy niż ta nasza czapka, także stanowczo będziemy chodzić w koronie króla Leorika, przynajmniej chwilowo. A Griswoldowi sprzedamy tego cape'a. O! I tak będzie fajnie. Okej. Okay. Teraz tak, dobra, może zagadajmy z karczmarzem. W ogóle, a tu jest Ghid przy nas, a sprzedajmy mu tę laskę. Chociaż nie, do Adri chyba nie będę zachodził, mamy dużo many. Teraz wracamy do tych podziemi króla Leorika. I tam będzie znowu masa przedmiotów. Zaraz się pewnie znowu będziemy wracać, żeby to wszystko sprzedać. A tutaj nam mówi, że król Leorik tam bla 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 pewnie został pokonany, ale żadnej nagrody nie dostaliśmy. Czyli to po prostu trzeba było w taki sposób tę sprawę załatwić i tak jest. Już quest z królem Leorikiem został zakończony. Okej, okay, użyjmy sobie Dark Pactu. Odnowiła nam się mana. Zajdziemy do healera, żeby zregenerować sobie punkty życia. Tutaj.
I idziemy. Idziemy z powrotem. Zbierać jeszcze więcej przedmiotów. Zaraz poziom w ogóle zdobędziemy. Ciekawe, może nam dojdzie szkielet jeszcze jeden. Tak dwa szkielety byśmy mieli, to już rzeźnia by była taka mała. Defensywa by dzięki temu bardzo wzrosła, no bo wiecie, wrogowie się jednak skupiają na tych szkieletach. Szkielety idą zawsze do przodu, na wrogów. A my jesteśmy bezpieczni z tyłu, możemy ostrzeliwać. Wziąłem topór dwuręczny, magiczny. Chyba magiczny, no ciężko rozróżnić te unikaty od magicznych, ale ta żółć nazwy przypomina raczej przedmiot rzadki. Stanowczo muszą te kolorki pozmieniać. Teraz tak, tu są jeszcze sarkofagi. O, taki sarkofag. Może coś w jakimś sarkofagu będzie. Nie. Chyba nie będzie. Sarkofag. Też nic nie ma. I sarkofag. O, coś tu wyszło. Sir Olaf, jakiś szkielet. I szkielet z nim walczy, pomożemy mu. Zabity. Nic nie zostawił. No ale tutaj w sarkofagu siedział taki jakiś dziwny Sir Olaf. Dobra, jeszcze tutaj musimy zajść. Tutaj też na pewno będą... Chociaż czekajcie, bo ja jeszcze... Jeszcze jedna skrzynka tam była chyba. Jeszcze coś mi się przypomina, że po tej stronie... Czy ja już ją otwierałem? Ha, otwierałem. Tutaj wyleciał topór, tak? Klołk jakiś, tak, otwierałem. To same białe przedmioty nam tutaj... A nie, jest! Nie, nie otwarta jest. Wiedziałem, że coś tu jeszcze musi być. O, i pałkę mamy magiczną i prawie 500 złota. No 500 złota to nie byle co. Jak mnie 2000 kosztował ten Blood Pact, przecież, jak książkę kupowałem, to prawie 500, no to już nam się 1/4 zwraca. Okej, teraz tutaj. Masa szkieletów. Trochę mnie tam ostrzeliwują też z daleka. Musimy tutaj zaspamować i... A, jest poziom. Jest poziom, odnowiła się mana dzięki temu. Cyk, jeden szkielet, cyk, drugi. Blood Pact. O, mana odnowiona. Blood Pact wymiata. I teraz tak, trzy skrzynki tutaj są z magicznymi przedmiotami. Pierwsza. Najeżona pałka. Druga. O, laska Holibolta. I Dark Pact. Księga. Kolejna księga Dark Pactu. Będzie jeszcze potężniejszy czar. Cyk, mamy. Holibolt bierzemy. Full miksturka many. I trzecia skrzynka. Frost Shard. Poziom 6 będziemy mieli. Super. Czytamy księgę. I Kubrak jeszcze wypadł. Dobra, bierzemy poziom. Bierzemy więcej many. 70 many będziemy mieli. Znaczy magii więcej. Będziemy mieli więcej many. O, tak. I silniejsze czary. Jak tam nasz Frost Shard? 31 do 44. Koszt many wzrósł. 5,3. Ale nasza mana w kuli też się podniosła. No nie, wzięliśmy teraz poziomik sobie. A ten Dark Pact... Odnawia już nam manę od 18 do 45, fajnie. I wciąż 10% życia nam zabiera tylko. Fajna sprawa. Dobra, tutaj chyba wszystko oczyszczone. Możemy wyjść z tych katakumb na poziom trzeci, podziemi klasztoru, właściwie katedry. I tam już mieliśmy znalezione zejście na poziom czwarty. I będziemy na ten poziom czwarty już schodzić chyba, nie? Na poziomie trzecim już nic do zrobienia raczej nie było. Dobrze idzie. Aha, no i sprawdzimy, czy doszedł nam jeszcze jeden szkielet. Uwaga. Nie, wciąż jeden, ale trzy zombiaki już moglibyśmy mieć. Taki pojedynczy zombiak, zobaczcie, już by trwał, chodził sobie przez 20 sekund. Coraz dłużej. Obrażenia 3,8, a szkielet 4,8. Odrobinkę większe. Kasa pancerza 26, zombiak też 26, szansa na trafienie 48 u zombiaka, szkielet 56, lepiej. Życie 30, zombiak... O, zombiak więcej życia ma, 40. A, zombiak lepszy, jeżeli chodzi o żywotność. Znaczy, jeżeli chodzi o życie, bo jeżeli chodzi o żywotność, to po 20 sekundach się przewróci. Dobra, idziemy. Tutaj mamy zejście prowadzące na poziom czwarty. Idziemy dalej. Zaklęcie wyuczone Town Portalu jest, Blood Pact jest, siła zaklęć zwiększona o 10% jest, odłamek na poziomie 6 jest, Charged Bolt obszarówka jest, wszystko wygląda bardzo, bardzo dobrze. Poziom
czwarty podziemi katedry w Tristram. O, i biblioteczka na starcie. Tylko jak tam dojść teraz? No, zaraz będziemy kombinować. A? Tutaj jakieś takie przebarwienia. O, tutaj nas ostrzeliwują ostro. Dobra, to jest znak... Ło, ilu wrogów! Ilu wrogów? Tutaj questa jakiegoś będziemy mieli, widzę. Teraz spamujemy. Uwaga, Dark Pact odpalam. O kurde, jak mnie tutaj zestrzelili. Tam idzie jakiś boss jeszcze chyba. Nie, 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 to nie jest boss. On po prostu tak się świeci. Tu musimy wejść. Zestrzelać ich wszystkich. Mój szkielet padł. Zaraz go przywołam. Dobra, uleczę się. Nie mamy mikstur leczących w pasku. Może wyjdę stąd na razie. Uzupełnijmy sobie tutaj. Uleczę się. Oj, groźnie to wygląda. Przywołam szkieleta. Może najpierw to załatwmy. Tutaj mamy jako taką osłonkę. Szkielet tam poszedł walczyć. Pewnie go zaraz zabiją. Przecież tam tyle tych wrogów jest. To we mnie tutaj strzelają. Użyję miksturki. A idź, odporni na zimno są. Tak ostro odporni. Błyskawicami będę ich załatwiał. Jeszcze jakiś horror? No, błyskawice. Znaczy, zimne już tak łatwo nie idzie, jeżeli chodzi o te horrory. Kurde, to ma za dużo R, jak na moją wymowę. A wasz szkielet tam padł. W oficjalnym Diablo 1 te Black. Znaczy, te czarne śmierci. Czasami jak trafiały, to na stałe zabierały punkty życia. Ja mam nadzieję, że tutaj czegoś takiego nie ma. Musimy na nie bardzo uważać. Dobra, przywołam sobie szkieleta. Musimy tam iść walczyć. Dark Pact zużyję i wyleczymy się. O. Uwaga. Muszę jakoś tak, żeby szkielety zaczęli atakować. Dobra, spamujemy w nich. Spamujemy błyskawicami. O, poginęli już tutaj ładnie. Skupili się na szkielecie. Szkielet cały czas żyje. Ale twardy ten boss jest. Przywołuję szkieleta, bo we mnie trafia. Oj, ci to ostro trafia. Garbat coś tak się tutaj trzęsie. Garbat. Garbat the Week. Pamiętajcie Garbata z Diablo 3? No po raz pierwszy Garbat się pojawił oczywiście w Diablo 1. To nie jest tak, że w Diablo 3 go sobie wymyślili. Dużo kasy. Bierzemy manę. No, ta walka tutaj na starcie była groźna nawet. Gdzieś tam biją mi tego szkieleta. Muszę sobie manę odnowić. Użyję Dark Pactu i się wyleczę. Dobra, wychodzą. Niech wychodzą. Oni są nawet wrażliwi na zimno, także śmiało możemy używać Frost Shardów. O, żółty pierścień! Żółty pierścień, żeby tylko jakiś przeklęty nie był po części. Bierzemy go. Ale pilnowali ostro tego Seglated Shrine. Co to robiło w ogóle? Przywołajmy sobie szkieleta może na starcie, dobra? Nie pamiętam, co to robiło. Aha, odkryło całą mapkę nam. No to nie jest takie fajne, bo nie będziemy wiedzieli, gdzie iść. Musimy teraz bardzo ostrożnie chodzić. No, odkryło całą mapkę. Widzimy, że aż taka wielka nie będzie, nie? To raczej nie ominę żadnej lokacji tutaj. No, ale szkoda. No dobra. Ale w każdym razie pamiętajcie, Secladet odkrywa wszystko, co ukryte. Tu sobie jeszcze porozwalamy, żeby się ogarnąć, bo tutaj ta walka była naprawdę ostra. Te horrory, one mają niezłą odporność na zimno. Nie wiem, czy czasami ognia pod nie ustawić, tego naszego Firebolta. Ale błyskawicą, błyskawicą ulegały, nieźle, nie? Więc zostawmy tak jak jest, czyli lodowy odłamek, a pod prawym będziemy mieli błyskawice. Jakby dużo tych czarnych szkieletów szło, to będziemy zasypywać je błyskawicami. I będą padały szybko. Dobra, uzupełnimy sobie manę. Oto i Garbat. On nam tutaj, on nas tutaj prosi, żebyśmy go nie zabijali, że jak przyjdziemy do niego później, to coś nam da. No i bardzo dobrze. Oj, tutaj źle kliknąłem. Cały czas by nam... No i teraz mówi, że jeszcze nic dla nas nie ma. Żebyśmy tam... No, żebyśmy mu nie zadawali bólu. On tam prosi, prosi, prosi. Taki bardzo tchórzliwy on jest. I ten quest mamy tutaj teraz. Właśnie w oknie tych wszystkich questów. Jeszcze tutaj musimy przecież zajść. Jak do niego wrócimy potem, to nam pewnie da przedmiot. Swój miejskiego portalu niepotrzebny. Manę sobie weźmiemy.
Kasę weźmiemy. Scroll of Healing, niekoniecznie. Scroll of Town Portal, też niekoniecznie, ale biblioteczka, uwaga, księga. Gdzie jest ta księga? Dark Pact, kolejny poziom, wow. Dobra. No to stanowczo, czytamy. Użyjemy go nawet, od razu sobie manę całą zregeneruję i się uleczę. No, czyli de facto ta mana mi znowu zeszła. Ale spokojnie, to będzie coraz lepiej, wszystko działało, ze sobą współpracowało. No nie wiem, czy dostatecznie daleko odszedłem, żeby już tam zostawił przedmiot. A chyba coś tam już da. Tak jest, co on nam tu dał? Hełm, kasę, miksturkę. Ale czekajcie, tu muszę jakoś podnieść kasę. No tego hełmu to ja za bardzo tu nie mam jak wziąć. Zostawmy może tę laskę. Weźmy hełm. O. Niech będzie hełm. Teraz znowu od niego możemy odejść. On się w końcu wkurzy, wiecie? On się w końcu wkurzy, że tak go nachodzimy, ciągle chcemy przedmioty, że on nas prosi, żebyśmy go zostawili, my mu zawracamy głowę. On się w końcu wkurzy, przełamie to swoje tchórzostwo i nas zaatakuje. Przynajmniej tak było w oficjalnym Diablo. Może teraz nas zaatakuje, zobaczmy. Trzeba uważać, jejku, bo jak mnie zaatakować, bo jakby miał mnie zaatakować, żeby się nie okazało, że to jest jakiś bardzo potężny garbat tutaj w tym modzie. Żeby nas nie sklepał. Szkielet jest. Od razu tutaj sobie błyskawice ustawimy. Oho, chyba nas teraz zaatakuje. No, 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 no. Dobra, uwaga. Oj, zimno przez niego przelatuje. Nie można go zimnym bić, chyba. Czekajcie, przywołam szkielet. Jeszcze raz. No, zimno przelatuje, błyskawice. Błyskawice też przez niego przelatują. Na wylot. Dobra, spróbujmy. Teraz przywołam szkielet jeszcze raz, żeby odwrócić jego uwagę. Firebolt, żeby tylko ogień na niego działał. Żeby tylko działał. Działa! Ogień działa na garbada. Całe szczęście. Bo jakby nie działał, to co ja bym miał go z lachy bić z bliska? Przecież on by mnie sklepał totalnie. Łuk żółty. Dobra. No to quest z garbadem, tak jest, zaliczony. Taki był tutaj po drodze. No dobra. To wiecie co? Otwórzmy portal. Pójdźmy do miasta. Niedługo poziom znowu. Wrócimy się, weźmiemy te magiczne przedmioty po tym. Na poziomie czwartym tutaj gdzieś powinniśmy mieć punkt nawigacyjny. Punkty nawigacyjne ogólnie najprawdopodobniej są na poziomach parzystych. Mieliśmy na drugim, teraz powinien być na czwartym. O, zauważcie, że Griswold chce nam coś powiedzieć. Karczmasz chce nam coś powiedzieć. Tutaj masa questów zaraz będzie pewnie. Najpierw zidentyfikujmy to wszystko może. Potem będziemy brali nowe questy. Identyfikacja masowa. Kejna. Wystarczy przytrzymać Enter i to się wszystko tak szybko identyfikuje. Griswold, co mam tutaj? No, jakiś quest tutaj dostaniemy. Jakiś pewnie standardowy z Diablo 1. Teraz tak, może posprzedawajmy to wszystko. No, 1200 zł. 397 może być, 1080, fajnie. Hełm. 5 pancerza, no ta nasza korona cały czas lepsza. Korona króla Leorika. Patrzcie, nie mieliśmy ani jednego przeklętego przedmiotu. I nasz żółty pierścionek, żebym ja go nie sprzedał przez przypadek. Momencik. Regeneruje 2 many na 5 sekund. To już w sumie będzie nam się 4 many na 5 sekund odnawiać, bo w lasce też coś takiego mamy. 2 many na 5 sekund. Hit points o 17 punktów rosną. I szansa na trafienie. To zamiast tego 1 do magii, myślę, że śmiało możemy ten pierścionek sobie wziąć. Tu niby to życie spadło, zdrowie, ponieważ doszły nam hit pointsy maksymalne. Więc różnica się pojawiła, ale to zaraz sobie uzupełnimy. Ten pierścionek można sprzedać za 6 stówek. O, pasek plus 3 do wszystkich atrybutów. Co my mamy? No taki biały mamy, może sobie kupmy go. 4300, dobra, może lepiej nie kupmy. Wypadnie nam w terenie, może lepszy. No dobra, to dostaliśmy quest nowy. Magic Rock. Pamiętam, było coś takiego w oficjalnym Diablo 1. To jest taka skała. To jest chyba meteoryt, który spadł tam kiedyś. I Griswold go potrzebuje, no bo Griswold to kowal. Jest w stanie z tej skały tam coś tam wykuwać takiego magicznego. I dla nas też coś wykuje, jeżeli ja dobrze pamiętam. No i taką skałę będziemy musieli pozyskać. Ona spadła gdzieś tam.
nie wiadomo gdzie, i jest teraz trzymana chyba właśnie w katakumbach pod katedrą. Nie pod katedrą na tych lokacjach, po których teraz chodzimy, tylko w tych katakumbach. Wygląd lokacji się ogólnie musi zmienić. Czyli ogólnie to będzie piąty poziom podziemi. Tam gdzieś ten magiczny... Ta magiczna skała powinna być. Będziemy jej szukać. I dostarczymy ją Griswoldowi. I tutaj jeszcze jakiś questik dostaniemy. Aha, to był ten quest z szyldem od jego karczmy. Że tam potworki mu zabrały szyld. I na poziomie czwartym faktycznie czasami ten quest w oficjalnym Diablo 1 był. No tutaj też będzie. No dobra, czyli mamy dwa questy do zrobienia. Magic Rock i ten szyld Ogdena. Tak? Będziemy musieli znaleźć. No dobra, to się wszystko zrobi pomalutku. Momencik. Fajnie by było sobie jeszcze... Znaczy zrobimy tak. Uleczę się zaklęciem. Mogę sobie na to pozwolić. Ponieważ będziemy szli do Adrii i manę sobie u niej odnowimy. A do Adrii i tak musimy iść, ponieważ potrzebujemy więcej many. Mana musi być. No i może jakaś fajna książka będzie. Ile mamy kasy? 12 tysięcy ponad. No, powiedzmy. Może być 12 tysięcy. 12 tysięcy mamy. O, odnowimy sobie manę. Charged Bolt, Resurrect, Warp. Zaklęcie Warp. Nie wiem, co to jest. Czegoś takiego nie było w oficjalnym Diablo. Wyładowania Warpa są. Warpa, Warpu, nie wiem, jak to czytać. Town Portal, ale to już mamy. Jak znajdziemy w terenie więcej, to wtedy będziemy mieli to zaklęcie tańsze, ale tego kupować nie muszę za wszelką cenę. Dark Pact znowu jest. Ale dobra, już ten Dark Pact mamy spoko. Nie będziemy na siłę kupować książek do niego. No chociaż byłby lepszy, by nam więcej many odnajał. Kurde, korci trochę ten Dark Pact. 2000. A, sam nie wiem. No kupmy go, kupmy, no. Podoba mi się Dark Pact. Więcej many. Czytamy Dark Pact. Muszę tutaj kontrolować to. Od 23 do 62 many już nam odnawia. Żeby przeczytać kolejną książkę, 61 magii trzeba mieć. Mamy 76. Jest fajnie. Okej, wracamy. Wracamy do podziemi klasztoru. Gdzieś tutaj portal zostawiłem. Okej. Jest. No dobra. Pozbieramy te przedmioty, czyli łuk oraz laska z Holyboltem magiczna. O, i tutaj myślę, że zakończymy sobie odcinek. W następnym odcinku obadamy sobie dokładnie ten poziom czwarty tutaj podziemi katedry w Tristram. A tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.